W Youngstown w stanie Ohio można dostać mandat, jeśli w samochodzie zabraknie paliwa. Władze tego miasta chcą w ten sposób zachęcić kierowców do utrzymywania odpowiedniego poziomu w zbiorniku, aby unieruchomione pojazdy nie blokowały skrzyżowań i nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników dróg. W New Jersey wydawanie spersonalizowanych tablic rejestracyjnych jest przywilejem, który może zostać odebrany. Praw do spersonalizowanych tablic zostają pozbawieni na 10 lat kierowcy przyłapani na jeździe po pijanemu lub ukarani za nieodpowiedzialną jazdę. Winwick Island, stanie Delaware, zabronione jest spanie, przebieranie się lub gotowanie w pojeździe. W stanie Alabama z kolei nie wolno prowadzić samochodów boso. Być może przepis sam w sobie nie jest bardzo dziwny, jednak zastanawia fakt, dlaczego w ogóle został umieszczony w kodeksie drogowym. Otóż tamtejsze władze uchwaliły zakaz bosej jazdy po przypadku potrącenia pieszego, po którym sprawca oznajmił, iż nie mógł zahamować, gdyż pedał hamulca był zbyt gorący. W tym stanie przepisy mówią także, że kierowca nie może prowadzić Samochodu z zawiązanymi oczami. Ciekawe, czy gdziekolwiek na świecie może. Kierowca nie może rozpraszać się i z tego powodu na Cyprze zabronione jest jedzenie lub picie podczas prowadzenia pojazdu. W Australii kierowcom zabrania się prowadzenia samochodu z jakąkolwiek częścią ciała wystającą przez okno. Prawo to ma na celu zapobieganie wypadkom, gdy samochód przejeżdża w pobliżu innych aut. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy kierunkowskazy samochodu nie działają, a kierowca musi zasygnalizować zamierzony manewr innym użytkownikom drogi. Niektóre kraje zezwalają kierowcom na korzystanie z kamer samochodowych w celu udowodnienia okoliczności zdarzenia drogowego. W innych ich użycie jest ściśle kontrolowane lub całkowicie zabronione. Na przykład w Szwajcarii zabronione jest ciągłe filmowanie ruchu drogowego za pomocą kamery samochodowej. Można ją włączyć tylko w celu uchwycenia ważnych wydarzeń, a filmowane osoby muszą zostać poinformowane, że ich działania będą rejestrowane. Odpowiedź na pytanie, w jaki sposób jest to praktycznie realizowane, jest trudna nawet dla Szwajcarii. Portugalskie prawo jest najprawdopodobniej najbardziej rygorystyczne w tej kwestii. Nagrywanie innych użytkowników dróg jest zabronione, a sama kamera nie może być instalowana w samochodzie. Kamery samochodowe są również zabronione w Luksemburgu, choć można je przechowywać w aucie. W Niemczech i Belgii kamery samochodowe są dozwolone, ale przepisy jasno określają wykorzystanie nagranych materiałów w celu ochrony prywatności filmowanych osób. Podróżując po Rumunii należy dbać o czystość szyb. Jeśli funkcjonariusze policji zauważą, że są one brudne, przez co mogą ograniczać widoczność, kierowca zostanie ukarany grzywną. Prawo nie określa poziomu zabrudzenia wymaganego do przyciągnięcia uwagi organów ścigania, więc funkcjonariusze ruchu drogowego oceniają każdy przypadek indywidualnie. W Estonii zimą tworzone są specjalne drogi lodowe, które pozwalają kierowcom przekraczać jeziora lub rzeki w określonych miejscach i szybciej docierać do celu. Na takich drogach obowiązują odrębne przepisy. Na przykład nie wolno na nich wyprzedzać, a także Zapinać pasów bezpieczeństwa. Drogi lodowe mogą być używane tylko w ciągu dnia, a widzialność musi wynosić co najmniej 300 metrów. Podróżowanie po oblodzonych drogach jest zabronione w mgliste dni, kiedy widzialność wynosi zaledwie kilkadziesiąt metrów. Chociaż wymóg niezapinania pasów bezpieczeństwa może brzmieć dziwnie, zwiększa to szanse na ucieczkę z pojazdu w razie wypadku, w którym samochód przebije się przez lód.